hipnoza jest wbrew Kościołowi katolickiemu. W roku 1956 papież Pius XII uznał, że hipnoza może być stosowana z powodzeniem jako metoda terapii i pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Dopiero kilka lat później amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne uznało hipnozę jako dziedzinę psychologii. Zwróć uwagę, że najpierw Kościół uznał, że hipnoza nie szkodzi i może wręcz pomóc, a potem dopiero środowisko naukowe powiedziało, że hipnoza jest naprawdę w porządku. Dlaczego w takim razie nadal są osoby, które uważają, że hipnoza stoi w sprzeczności do Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa? Ponieważ wydaje im się, i to jest słowo kluczowe, wydaje im się, że hipnoza to jest przejęcie kontroli i manipulacja. Oczywiście tak nie jest, ale żeby się o tym przekonać, zobacz inne moje filmy na moim TikToku, w których tłumaczę, jak działa prawdziwa hipnoza i hipnoterapia. A jeśli ten film Ci się podobał, koniecznie kliknij serduszko, zaobserwuj mnie po więcej ciekawych informacji.